Dzień dobry, witamy serdecznie na naszym spotkaniu, na którym chcielibyśmy Państwu przedstawić portal w ramach projektu, który realizujemy wspólnie. Ja nazywam się Grzegorz Winnicki, Krzysztof Jakubowski i przedstawimy Państwu portal Jawna Gmina. Portal Jawna Gmina jest portalem internetowym przeznaczonym dla organizacji strażniczych, które prowadzą działania w zakresie monitorowania powszechnie obowiązującego prawa krajowego, którego podstawowymi źródłami są Konstytucja RP. Ustawy, rozporządzenia i ratyfikowane umowy międzynarodowe oraz akty prawne, prawa miejscowego, uchwały Rada Ministrów, zarządzenia Prezesa Rady Ministrów i ministrów i prezydenta. Portal jest narzędziem wspomagającym organizacje strażnicze, w szczególności w monitorowaniu wywiązywania się administracji samorządowej z wdrażania obowiązujących przepisów prawa krajowego. Serwis internetowy powstał w oparciu o analizę wyników badań. Potrzeb polskich organizacji strażniczych, które zdiagnozowano podczas spotkań oraz przeprowadzonych ankiet telefonicznych, internetowych. Te badania przeprowadziliśmy w roku poprzednim i w tym roku chcemy zapoznać się z opiniami Państwa na temat samego portalu, który jest na razie jeszcze w fazie roboczej, ale już jest w większości skonstruowany. Portal powstał w ramach realizacji projektu Zwiększenie dostępu organizacji strażniczych do danych dostępnych online doty dotyczących wdrażania prawa na poziomie krajowym. Chcielibyśmy, aby Państwo w trakcie, jak będziecie oglądali nasze tutaj prezentacje, zastanowili się, na ile ten portal w dużej mierze odpowiada Państwu, co jest, można byłoby już na nim zmienić. Wszelkie opinie i komentarze prosimy umieścić w komentarzach w trakcie tutaj naszego spotkania, albo potem podam na sam koniec naszego maila i wszelkie komentarze, uwagi i opinie prosimy o przesłanie do nas za pomocą maila. Celem samym projektu jest wzmocnienie możliwości monitorowania prawa przez minimum 17 organizacji strażniczych z terenu 16 województw poprzez diagnozowanie zapotrzebowania, stworzenie narzędzia online zbierającego i udostępniającego dane online i jego wdrożenie wśród organizacji strażniczych w Polsce. Chcielibyśmy, żeby ten portal pomagał organizacjom strażniczym w swojej działalności. Jesteśmy otwarci na wszelkie propozycje i uwagi dotyczące tak jakby samego funkcjonowania tego portalu. Grupą docelową projektu stanowią osoby fizyczne, grupy nieformalne i organizacje pozarządowe, zaliczane do tzw. organizacji strażniczych. Głównie interesują nas organizacje strażnicze, które działają w zakresie prawa, ochrony środowiska i głównie tymi się zajmujemy. Portal powstał w oparciu o wyniki diagnozy przeprowadzonej na podstawie spotkań z przedstawicielami organizacji strażniczych oraz ankiet telefonicznych wypełnianych w formie papierowej oraz internetowej. Jeszcze tak tytułem wstępu powiem, że projekt jest realizowany przez Związek Stowarzyszeń Forum Lubelskich Organizacji Pozarządowych. Jest to organizacja parasolowa, federacja organizacji pozarządowych z terenu województwa lubelskiego. Organizacja podejmuje działania szczególnie tam, gdzie pojedyncze organizacje są zbyt słabe lub nie mają siły przebicia. Forum Lubelskich Organizacji Pozarządowych reprezentuje interesy organizacji pozarządowych. Lobbując w sprawach dotyczących trzeciego sektora, występując w organach doradczych organów administracji publicznej. Partnerem w realizacji projektu jest Fundacja Wolności. Jest to lokalna organizacja strażnicza z Lublina, której misją jest społeczna kontrola przestrzegania prawa i dążenie do jakościowych zmian w funkcjonowaniu organów administracji publicznej w interesie, Obywateli. Jest to organizacja, która zajmuje się kontrolą obywatelską organów administracji publicznej, przede wszystkim na poziomie samorządu lokalnego. Teraz przejdziemy do prezentacji funkcjonalności portalu, który jest dostępny pod adresem jawnagmina.pl Portal jawnagmina.pl to portal internetowy przeznaczony dla organizacji strażniczych, które prowadzą działania w zakresie monitorowania powszechnie obowiązującego prawa krajowego, którego podstawowymi źródłami są Konstytucja RP, ustawy, rozporządzenia i inne akty prawne wydawane na szczeblu centralnym. Chcieliby, chcielibyśmy Państwu przedstawić ten portal w sposób taki szczegółowy, co by powiedzieć o każdej z funkcjonalności, które on posiada. W górnej części, na niebieskim polu, mamy zakładki. Omówiliśmy zakładkę o nas, która jest po prawej stronie. Teraz chcielibyśmy od lewej strony zacząć od porównywarki gmin. Porównywarka gmin jest to główne narzędzie, które zostało stworzone na podstawie wywiadów, spotkań, i ankiet przeprowadzonych z organizacjami strażniczymi z całej Polski. Jest to narzędzie, które umożliwia porównanie finansów, czyli dochodów oraz wydatków dowolnych gmin w Polsce. Działa w ten sposób, że są to dane generowane z głównego urzędu statystycznego, czyli są to dane zweryfikowane i miarodajne dla, dla wszystkich gmin, dane potwierdzone, które to dane z kolei pochodzą ze sprawozdań. Z wykonania budżetów poszczególnych samorządów. W związku z tym nie będziemy mieć tutaj danych aktualnych, czyli za dany, za dany rok, tylko dane wstecz, za te lata, gdzie już sprawozdanie zostało zatwierdzone, dane zostały przesłane do GUS-u, a GUS te dane opublikował i my, my mogliśmy te dane pobrać na portal. Porównywarka działa w ten sposób, że w pierwszej kolejności wybieramy województwo, z którego chcemy. Wybrać interesujący nas samorząd. Na przykład tutaj wybrałem województwo lubelskie. Następnie, po wczytaniu województwa, możemy wybrać albo z listy alfabetycznej interesującą nas gminę, lub wpisać po prostu tekst, nazwę gminy i wybrać wskazaną gminę oraz wybrać rok, który nas interesuje, na przykład rok 2016. Następnie klikamy na przycisk, pokaż wyniki. Po chwili czytają nam się podstawowe dane statystyczne dotyczące wybranej gminy, w tym przypadku gmina miejska Lublin, czyli województwo, w którym się znajduje, liczba mieszkańców, powierzchnia i rok, który wybraliśmy. Są to dane również pochodzące z GUS. -u. Następnie mamy do wyboru albo wybrać, rozszerzyć kategorię o różne dane finansowe. Albo możemy też dodać kolejną gminę, którą chcielibyśmy porównać. E, powiedzmy, że spróbujemy tutaj wybrać e, miasto porównywalnej, porównywalnej wielkości z innego województwa, na przykład wybieram Katowice, e, ten sam rok, wczytujemy. W ten sposób możemy tutaj dobrać do nawet 12 gmin i porównywać je między sobą. Poza danymi liczbowymi, Mamy też tutaj wskaźnik procentowy. Jest to stosunek e, dla każdej wielkości, z każdego wiersza, stosunek między e, jedną, drugą bądź kolejnymi e, gminami. Widzimy tutaj, że gmina Lublin ma większą liczbę ludności, natomiast ma mniejszą powierzchnię niż Katowice. Teraz klikając przycisk Dodaj kategorię, wyświetla nam się katalog kategorii budżetowych, które możemy tutaj dodać. E, są to E, informacje czy kategorie w taki sposób zamieszczone, jak znajdują się w GUSie, co też wynika ze sprawozdań budżetowych. E, możemy tutaj wybrać na przykład dochody powiatów, wydatki powiatów, w tym przypadku będzie to uprawnione, ponieważ oba wybrane miasta są miastami na prawach powiatu, następnie dochody gmin. E, Wydatki gmin oraz wskaźniki, które nas interesują. E, powiedzmy, że. co e, Znaczmy dochody. Wybierzemy na przykład dochody powiatów. Mo, możemy albo zaznaczyć wszystkie kategorie dotyczące dochodów powiatów, albo rozwinąć, i z listy wybrać e, kolejną jakby e, węższy, węższy zakres. Tutaj, oczywiście możemy dalej ten zakres jeszcze e, zawężać. Na przykład możemy wybrać dochody ogółem. Następnie możemy tutaj wybrać, klikając strzałkę, możemy wybrać bardziej szczegółowe kategorie. Załóżmy, że chcemy wybrać dochody ogółem. Klikamy przycisk OK i wczytują nam się tutaj kwoty, ponieważ wybraliśmy miasta, które są miastami na prawach powiatu czyli w kategorii Gmin bez miast na prawach powiatu tych danych nie ma, natomiast dla miast na prawach powiatu mamy dochody. E, dla Lublina miliard 833 miliony, dla Katowic miliard 752 miliony e, i stosunek e, jednej wielkości do drugiej. I w ten sposób możemy dobierać, dodawać kolejne kategorie dochodów bądź wydatków e, oraz wskaźników statystycznych dotyczących e, budżetów. A także możemy dodawać e, kolejne gminy. Ponadto możemy porównywać jedną gminę e, rok do roku czy na przestrzeni lat, zmianę e, na przykład e, dochodów bądź wydatków e, danej gminy. Na koniec możemy wygenerować raport e, w postaci PDF-u, klikając odpowiedni e, przycisk. Wszystkie te dane wynikają z tego, że organizacje strażnicze, z którymi przeprowadzaliśmy wywiady i spotkania, stwierdziły, że najważniejszym elementem i największą bolączką jest to, że brakuje takiego narzędzia, które pozwoli w miarę szybko porównywać dane o dochodach, głównie finansowych, pomiędzy gminami i samorządami w celu zweryfikowania ich, jak one wyglądają na przestrzeni czasu. Te dane są i statystyczne, ale też do raportów, które są sporządzane przez e, organizacje strażnicze, a przede wszystkim do e, wszelkich pism, w, w ramach których chcą do, mieć dostęp do informacji publicznej. E, tu kolega e, przesuwa teraz i pokazuje różne możliwości samego portalu. E, ważne jest to, że e, czy e, oglądając ten portal, widzicie Państwo, czy on jest na tyle czytelny? Żeby mogli Państwo z niego korzystać, kolor niebieski specjalnie wybraliśmy jako ten kolor, który jest najbardziej czytelny na portalach obecnie, do, do tego dorzuciliśmy kolory fuksjowy oraz biały, po to, żeby urozmaicić tak jakby kolorystykę samego portalu. Ale przejdźmy w takim razie do elementów następnych. Dodam jeszcze, że dzięki tej możliwości automatycznego porównywania tych danych finansowych, Możemy w łatwy i szybki sposób porównać interesującą nas kategorię dochodów bądź wydatków różnych gmin, miast, powiatów, co nie byłoby takie łatwe, gdybyśmy chcieli to robić ręcznie. Oczywiście każda gmina w swoim Biuletynie Informacji Publicznej publikuje sprawozdanie z wykonania budżetu, a gdybyśmy chcieli porównać dwie lub więcej takich gminy, zajęłby nam to czas na znalezienie tych informacji, na ich zestawienie. Tutaj Portal jakby generuje dla nas to szybko i automatycznie. I przechodzimy do następnej zakładki. Kolejną zakładką jest kalendarz wydarzeń. Kalendarz wydarzeń jest zakładką, którą która organizacje strażnicze chciały, aby pojawiło się takie miejsce, w którym będzie można przesyłać lub publikować. Publikowanie zaraz dopowiemy, ponieważ jest możliwość też zalogowania się na portal, a o tym za chwileczkę. Natomiast publikować informacje dotyczące organizacji strażniczych, raportów, wydarzeń typu szkoleń oraz wydarzeń innych typu wszelkiego działania organizacji strażniczych na terenie Polski lub związanych akurat z realizacją wszelkich projektów i działań, które te organizacje prowadzą. Tu przykład jest pierwszego yy, wydarzenia. JST powinny otrzymać od ministra finansów informacje o planowanych. Yy, na rok dane kwotach części subwencji ogólnej. Tutaj w tym przypadku mamy informacje dotyczącą e, informacji finansowych, które przedstawiają gminy, czyli poza wydarzeniami, które e, e, dzieją się w organizacjach strażniczych, lub które organizują organizacje, mamy też informacje samorządowe, które mogą być przydatne dla organizacji strażniczych. No, i na przykład tu mamy informację pierwszą, że w terminie do 15 października 2020 roku mamy otrzymać od ministra finansów informacje o planowanym na dany rok kwotach części subwencji ogólnej i wpłatach do budżetu państwa, a także o planowanej kwocie przysługującej im udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych. Te informacje mogą być szczególnie istotne dla organizacji strażniczych czy osób, które śledzą. Finanse swoich gmin, czy monitorują te finanse, ponieważ są tutaj informacje konkretne o datach, kiedy dane informacje powinny być już dostępne. No i w górnej części samego panelu widzimy, że możemy filtrować po tagach. Po lewej stronie mamy możliwość rozwinięcia i tu w tym momencie możemy sobie kliknąć i wybrać, tak jakby, obszar. Budownictwo, transport, logistyka, choćby czy pensje, które w ostatnim czasie e, mają duże znaczenie, jeśli chodzi o działalność organizacji strażniczych. E, tutaj kolega kliknął, pojawił nam się kalendarz, w którym te wydarzenia, które mamy e, w tej zakładce, mogą być udzielone. Tak samo w formie kalendarza możemy sobie go Potem zaznaczyć w jaki sposób i odnieść do własnego kalendarza. Ta zakładka kalendarzowa znajduje się po prawej stronie naszego tutaj, tu zakładki, kalendarz wydarzeń. Kolejną zakładką jest organizacje Strażnicze. Organizacje Strażnicze jest to zakładka, w której znajdziemy bazę organizacji pozarządowych, które zajmują się kontrolą obywatelską. Domyślnie mamy widok mapy, gdzie możemy je wyszukiwać na mapie Polski. Możemy też zmienić wygląd na e, listę e, takich organizacji, gdzie wchodząc e, w szczegóły, e, wyświetli nam się wizytówka danej organizacji, czyli od takich danych podstawowych jak logo, czy dane teleadresowe, adres strony internetowej, e, informacje o organizacji, czym organizacja się zajmuje, oraz jeśli organizacja zamieściła jakiś raport lub swoje publikacje na naszym portalu. To są też informacje o tych publikacjach i możliwość ich e, pobrania. Pobra. Możemy też spróbować wyszukać daną organizację, jeśli e, szukamy konkretnej nazwy. Możemy je wyszukiwać na mapie e, w naszym regionie, który nas interesuje. Jest oczywiście też możliwość zarejestrowania nowej organizacji. Jeśli ktoś z Państwa działa w takiej organizacji, której tutaj jeszcze nie ma, albo ch i chciałby ją zarejestrować, to e, może się tutaj zarejestrować. O rejestrowaniu użytkowników e, powiemy e, jeszcze więcej w dalszej części. E, tu ważny jest ten element, że e, ta mapa i w ogóle zakładka organizacje strażnicze wynikała też z potrzeby organizacji, które nam były zgłoszone w trakcie projektu. Chodziło o to, że e, dużo. E, Brakowało dużo informacji, gdzie w pobliżu są takie organizacje strażnicze, z którymi wspólnie można byłoby współpracować, albo w przypadku osób, które poszukiwały organizacji strażniczych, żeby poradzić się w danych sprawach związanych z samorządem czy realizacją prawa krajowego. No tu kolega pokazuje zbliżenie na mapie, gdyż możemy ją powiększać. Wtedy po kliknięciu na znacznik pojawia nam się, podobnie jak w zdówce wcześniejszej, dane teleadresowe, które możemy wykorzystać do kontaktu z daną organizacją. To, co kolega wspomniał, każdy może zarejestrować taką organizację strażniczą. Musimy tylko i wyłącznie zwrócić uwagę, że będzie to weryfikowane, czy organizacja strażnicza spełnia w swoim statutowej roli te elementy strażnicze, bo nie każda organizacja ma to wpisane. W swój, w swój statut. Kolejną zakładką są przepisy prawa. Chodzi tutaj o przepisy prawa krajowego, które dotyczą samorządów lokalnych. Chcieliśmy tutaj zebrać w jednym miejscu te dane, które mogą być interesujące z punktu widzenia osoby, która monitoruje samorządy lokalne. Na razie zebraliśmy tutaj przepisy w czterech kategoriach, będą one jeszcze rozbudowywane. Chociażby w, w przypadku oświaty i wychowania mamy tutaj fragmenty e, ustawy o prawie oświatowym, czy e, ustawy karta nauczyciela e, w tych miejscach, które zawierają przepisy dotyczące e, samorządów e, lokalnych. E, również można je wyszukiwać e, według, e, według kategorii. E, jest to miejsce, które ma być taką bazą wiedzy czy poszukiwania informacji dla osób zainteresowanych działaniem samorządu lokalnego. Oczywiście, jeśli Państwo zauważycie potrzebę, aby w, tym, w tej zakładce przepisów prawa znalazły się jeszcze inne obszary, jesteśmy otwarci na wszelkiego rodzaju propozycje i prosimy tak samo zgłaszać, czy w komentarzach, czy na e-mail, który podamy pod koniec prezentacji. Kolejną już wspomnianą przez kolegę zakładką są raporty i publikacje. One pojawiają się właśnie po kliknięciu na daną organizację w szczegółach, ale też możemy przejść do niej bezpośrednio, gdzie są od razu raporty przedstawione, gdzie mamy nazwę, kategorię, lokalizację dotyczącą obszaru, którego raport dotyczy. Oraz możliwość pobrania danego dokumentu w formie PDF-u, chyba że ten dokument, zazwyczaj staram się, że to był PDF, jako doku, zamknięty dokument. Natomiast mogą się pojawić to dokumenty tak samo w formie statystycznej, czyli Excelowej, jak i Wordowskiej. W tej zasadzie prosimy uważać na formę ściąganą i formatowanie danego dokumentu. Natomiast mamy możliwość wyszukiwania go po tytule danego raportu oraz filtrować według kategorii. Tu kategorie mamy: wybory, sport, ochrona zdrowia, oświata. Głównie one związane są z obszarami, które były w poprzedniej zakładce przepisy prawa. Chcielibyśmy, żeby było to kompatybilne i wynikało to, to tak samo z zapytań, które kierowaliśmy do organizacji strażniczych podczas badań ankietowych. Tutaj również chcemy, żeby było to miejsce, gdzie w jednym miejscu można się zapoznać z wynikami działań, badań, monitoringów, z raportami opracowanymi przez e, różne organizacje strażnicze. E, obecnie na przykład kończymy tutaj zbierać e, raporty e, dotyczące e, monitoringu e, wdrażania konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych, które były realizowane oddzielnie w 16 województwach. Chcielibyśmy, żeby raporty z, ze wszystkich województw zostały tutaj opublikowane e, w jednym miejscu. E, Dzięki temu będzie tutaj możliwość przeglądania zarówno danych, wiedzy, jak i dobrych praktyk realizowanych przez inne organizacje strażnicze. Natomiast dla samych organizacji jest to dodatkowa możliwość na promowanie swojej działalności czy wyników swojej pracy. Jeśli Państwo posiadają jakiekolwiek raporty lub publikacje w wersji elektronicznej, którymi chcielibyście się podzielić z nami lub innymi organizacjami strażniczymi. Jesteśmy otwarci, prosimy o przesłanie e, tych raportów czy publikacji. My je bardzo chętnie e, tutaj umieścimy. Uważamy, że ten portal też jest miejscem, w którym możemy dzielić się wiedzą i własnymi dokonaniami. E, dodatkowo nie jest konieczne e, rejestrowanie się organizacji, która prześle nam raporty, bo być może są to raporty, które były w, utworzone w partnerstwie z innymi organizacjami lub uczelniami. Przechodzimy powoli do tematu rejestracji logowania, więc tak jak wspomnieliśmy wcześniej, zarejestrowane organizacje strażnicze, jakie uzyskują tutaj możliwości, poza tym, że można tu opublikować swoją wizytówkę, to również te organizacje mogą publikować swoje raporty, a ponadto mogą dodawać. Na przykład w dziale e, de, kategorii finansowych gmin mogą dodawać propozycje nowych e, kategorii. E, rejestracja poprzez kliknięcie w przycisk Zaloguj, e, wybieramy e, na dole po lewej Zarejestruj się, wpisujemy e, adres e-mail i zaznaczamy, czy chcemy się zarejestrować jako organizacja strażnicza, albo też jako po prostu zwykły użytkownik. Różnica jest taka, że jako użytkownik nie będziemy mieć e, swojej wizytówki czy możliwości publikacji e, raportów, natomiast będziemy mogli w pełni korzystać z pozostałych funkcjonalności e, portalu. Jeśli wybieramy organizacja strażnicza, to wpisujemy nazwę, e, imię, nazwisko osoby, która w imieniu organizacji dokonuje rejestracji, wybieramy e, hasło, e, zapoznajemy się z regulaminem serwisu, który też jest tutaj dostępny e, pod tym linkiem, e, i następnie rejestrujemy konto. E, po potwierdzeniu konta będziemy mogli się zalogować do swojego panelu organizacji, gdzie uzupełnimy dane kontaktowe i będziemy mogli publikować swoje raporty czy inne publikacje na portalu. Gdyby była to osoba, która zaloguje się jako tylko użytkownik, to co wspominałem wcześniej, prosimy o kontakt, jeśli jakiekolwiek raporty lub publikacje będzie posiadała, my chętnie je opublikujemy, jeśli one będą spełniały wymogi raportów organizacji strażniczych lub były związane z ich działalnością. Portal Sam Jawna Gmina, e, przedstawiony przed, 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 przed chwilą przed Państwem, e, jest portalem, który już funkcjonuje, on ulega różnym zmianom. Jesteśmy otwarci na wszelkie propozycje, aby on spełniał jak najwięcej funkcjonalności dla organizacji strażniczych, jak i poszczególnych mieszkańców, którzy chcieliby zajrzeć w te elementy. Kolega właśnie przesuwa w dół, żeby pokazać pozostałe informacje, gdyż wejście w zakładki też jest możliwe u dołu strony, gdzie tak samo jest informacja o administratorze strony, czyli Fundacji Wolności. W dalszej części spotkania chciałbym przedstawić Państwu przykłady dobrych praktyk w zakresie przejrzystości, jawności, transparentności w działaniach organów administracji samorządowej. O tym, jak ważne jest to, żeby działalność samorządu lokalnego była przejrzysta, wiedzą najlepiej ci, którzy zajmują się na co dzień monitorowaniem samorządów lokalnych. Można powiedzieć, że jeśli mamy wybierać co 4 lata, w zasadzie po ostatniej reformie co 5 lat tych, którzy w naszym imieniu e, zarządzają, e, rządzą w samorządzie lokalnym, musimy mieć do tego przede wszystkim wiedzę, czyli nie wybierać ich na podstawie tego, jak się prezentują w kampanii wyborczej, tylko na przykład na podstawie tego, jak do tej pory zarządzali, realizowali swoją misję na powierzonych stanowiskach, na których zostali wybrani. E, dlatego Informacja o działalności organów władzy publicznej jest szczególnie istotna dla mieszkańców i nam zależy na tym, żeby była jak najbardziej, jak najszerzej dostępna. Natomiast jest też sporo przykładów, kiedy to administracja samorządowa, urzędnicy, wójtowie, prezydenci sami wychodzą z takimi inicjatywami, doceniając znaczenie jawności dla życia publicznego. I chciałbym przedstawić kilka takich przykładów które warto promować, warto je rozpowszechniać również w innych samorządach. Na początek chciałem przedstawić wizualizacje budżetu, które są przedstawiane w różnych miastach. Obecnie coraz, coraz jest to częstsze, coraz popularniejsze. Pierwszy przykład to jest budżet miasta Wrocławia gdzie mamy informacje zarówno w formie wykresu, porównanie dochodów, wydatków w poprzednich latach, kategorie budżetowe dość tutaj obszerne, tutaj na przykład oświata, opieka wychowawcza, prawie 1,5 miliarda złotych, natomiast dalej możemy sobie kliknąć, wybierając daną kategorię budżetową, na przykład weźmy sobie tą oświatę, opiekę wychowawczą. Mamy rozbicie na już bardziej szczegółowe kategorie wydatków, wszystko w formie graficznej, prosto opisane, znacznie łatwiej niż wygląda to chociażby w uchwale budżetowej. Dalej podobnie mamy prezentację dochodów miasta. Tutaj taka ciekawostka: kalkulator mieszkańca. Jest to narzędzie, które pozwala obrazowo pokazać, na co są wydatkowane podatki z naszej pracy. Gdzie wpisujemy kwotę, kwotę brutto, jaką miesięcznie zarabiamy. System wylicza proporcjonalnie, jaki podatek, jaka część podatku PIT z naszego wynagrodzenia miesięcznie wpływa do kasy miasta, następnie proporcjonalnie w stosunku do budżetu miasta na, na jakie kategorie wydatków ile pieniędzy trafia z naszego podatku PIT, który w danym miesiącu zapłaciliśmy. E, w tym przypadku e, największa kwota jest wydatkowana na oświatę, w dalszej kolejności transport, e, na ochronę e, zdrowia. Jest to proporcjonalne do wydatków z budżetu miasta, czy takie narzędzie, które Pozwala uzmysłowić sobie na co trafiają pieniądze z naszych podatków. Ciekawym tutaj rozwinięciem tej wizualizacji budżetu są takie ciekawostki, informacje nazwane cennik Wrocławia. Gdzie znajdziemy informacje na przykład o miesięcznych kosztach utrzymania jednego dziecka w żłobku czy utrzymania jednego dziecka w przedszkolu. Możemy oczywiście te rozmieniać zmieniać, na przykład na transport, gdzie dowiemy się, ile kosztuje przejazd jednego kilometra tramwajem, autobusem. Wiele takich ciekawych informacji, które ma trafić do zwykłego mieszkańca. Te kwoty często nie są duże, które pokazują, ile faktycznie kosztuje funkcjonowanie miasta. Drugim przykładem, który chciałem zaprezentować aby pokazać, że nie tylko e, takie wizualizacje nie tylko są domeną dużych miast, jest miasto Konin, miasto średniej wielkości, które również prezentuje swój budżet w sposób e, graficzny. Natomiast co ciekawe, e, ostatnia aktualizacja na stronie pozwala porównać budżet z uwagi na skutki pandemii koronawirusa, jakie miały na wpływy z podatku PIT i CIT, czyli spadku dochodowego od osób fizycznych oraz od osób prawnych, gdzie możemy zobaczyć faktycznie, jak, jaki wpływ miała pandemia koronawirusa na wpływy budżetowe miasta. Również wydatki w sposób graficzny. Podobnie w innej konfiguracji możemy sobie zobaczyć bardziej szczegółowe kategorie. Wydatków. Tak samo dochody. Również e, kalkulator mieszkańca, który e, pozwala wyliczyć, e, na co trafiają pieniądze e, z naszych podatków. Następnie jeszcze jako dodatek mamy e, zakładkę do budżetu obywatelskiego. E, kolejnym m, przykładem, który chciałem przedstawić, są rejestry umów. Jeszcze 8-7 lat temu rejestr umów był czymś nietypowym, nowym w samorządach lokalnych, natomiast dziś rejestry umów są już standardem tak bardzo rozpowszechniły się w samorządach lokalnych, głównie myślę dzięki aktywności mieszkańców, dzięki licznym wnioskom, petycjom o to, aby takie rejestry upubliczniać. Dziś są już nawet w małych gminach. Pierwszy z dwóch przykładów, które chciałem zaprezentować, w jaki sposób rejestr umów może wyglądać, jest przykład miasta Zamość, miasto około 60-tysięczne, które publikuje rejestr umów w formie pliku PDF możliwego do otworzenia na stronie. Po otwarciu otrzymujemy tabelę możliwą do kopiowania, w której, mamy, w której znajdziemy numer umowy, z kim została umowa zawarta, czego dotyczyła, jaka jest kwota, czas obowiązywania. Drugim przykładem, który chciałem pokazać, jest miasto Słupsk, które jeszcze za prezentury Roberta Biedronia wprowadziło rejestr zawieranych umów, w którym mamy podobne informacje: przedmiot umowy, z kim została zawarta kwota. Data zawarcia, okres obowiązywania, ale dodatkowo mamy tutaj możliwość pobrania każdej umowy w pliku PDF. Czyli, jeśli nas dana umowa interesuje, wystarczy kliknąć, otworzy nam się dana umowa, nie musimy dopytywać w urzędzie. Drugą dużą zaletą tego rejestru umów jest to, że jest on aktualizowany niemalże w czasie rzeczywistym. Tutaj chciałem zwrócić uwagę, że te umowy są z ostatnich dni, które tutaj są zawarte, czyli jest na bieżąco aktualizowany. Bo są też przypadki, kiedy te umów są aktualizowane raz na miesiąc, bądź raz na kwartał. Wówczas wadą tego jest to, że często te umowy, które się tam pokazują, no, są już stosunkowo, można powiedzieć, stare. Natomiast tutaj mamy te umowy na bieżąco wraz z podglądem. Myślę, że jest to najlepsza praktyka w tym zakresie. Według mojej wiedzy, jeszcze miasto Szczecin również publikuje treść umów, e, natomiast jest to na razie dość wysoki standard, który jest jeszcze stosunkowo mało rozpowszechniony. Rejestr umów zawiera informacje o wszystkich umowach zawieranych przez urząd, ale nie znaczy to, że dowiemy się z niego o wszystkich wydatkach, które zostały poniesione e, z konta e, danego urzędu. Dzieje się tak dlatego. Że spora część wydatków samorządu lokalnego administracji jest, może być ponoszona bez konieczności zawierania umów. Jest to szczegółowo zawarte w wewnętrznym regulaminie danego urzędu, który określa, w jakich przypadkach te umowy nie muszą być zawierane. Najczęściej są to małe, małe kwoty, np. zlecenia reklamowe czy jakieś usługi. Fotograficzne, sponsorskie dotyczące kilkuset złotych czy kwot do kilku tysięcy. Natomiast, w związku z tym, że takie wydatki nie muszą być poprzedzone przetargami, zamówieniami czy zawieraniem umów, mogą być one interesujące dla osoby, która śledzi wydatki danego urzędu. Stąd ciekawy pomysł na publikację rejestru wydatków. Czyli taki rejestr, podróżując do rejestru umów, zawiera informacje o wszystkich wydatkach poniesionych z konta danego urzędu. Czyli jest to tak, jakby wgląd, można to porównać do wglądu w wyciąg z konta bankowego, ponieważ mamy tutaj wszystkie wydatki. Znam dwa miasta, które zdecydowały się na publikację, aktualizację takiego rejestru wydatków. Pierwszym jest miasto Gdańsk, które. Ten rejestr prowadzi już od 2015 roku, czy już dość długo, gdzie na stronie e, miasta możemy e, rejestr zainteresujący nas rok e, przejrzeć. Tutaj, dla przykładu, e, otworzyłem taki rejestr z roku bieżącego, e, gdzie mamy informacje o tym, e, w którym wydziale, którego wydział dotyczy dany wydatek, z kim został zawarty, e, data poniesione wydatki oraz informacje szczegółowe i możemy zauważyć, że są tutaj nawet kwoty poniżej 100 zł, np. 97,80 na baner reklamowy na portalu trójmiasto.pl obchody rocznicy rozstrzelania pocztowców. Więc wszystkie wydatki poniesione z konta urzędu możemy tutaj sprawdzić w tym rejestrze. Drugim miastem, które również publikuje taki rejestr wydatków jest miasto Starachowice. Tutaj podobne informacje: numer dokumentu, data wpływu do urzędu, opis, czego dotyczy, kto wystawił dokument, kwota brutto, płatne na podstawie czego, tak, faktura na przykład i podmiot, który opublikował tę informację w rejestrze. I tutaj znowu mamy nawet kwoty, powiedzmy 48 zł na Płyn do spryskiwaczy do samochodów służbowych Straży Miejskiej. Co prawda, e, kwota niewielka, ale to pokazuje, że wszystkie wydatki poniesione z konta urzędu możemy tutaj sprawdzić, zweryfikować, czy mamy pełny dostęp do tych informacji. E, jeśli znacie Państwo jakieś inne miasta, które również publikują rejestr wydatków, proszę się e, podzielić. Ja znam tylko te dwa przykłady, jeszcze aczkolwiek myślę, że tak jak było w przypadku rejestrów umów, tak. Ten rejestr wydatków będzie coraz powszechniejszy. Kolejnym ciekawym narzędziem, pokazującym transparentność działania urzędu, jest kalendarz wójta, burmistrza bądź prezydenta. I tutaj ciekawostka, ponieważ częściej takie kalendarze są udostępniane przez wójtów, ewentualnie burmistrzów mniejszych gmin. W zasadzie im większa gmina, tym mniejsze szanse na to, że taki, re, że taki kalendarz będzie publicznie dostępny. Tutaj za przykład chciałem podać gminę wiejską Jabłonna, znajdującą się pod Lublinem, gdzie pani wójt na stronie osobie poza danymi kontaktowymi wykazem swoich obowiązków, terminem przyjmowania interesantów, publikuje dość szczegółowo swój kalendarz w którym zamieszcza informacje chociażby o planowanych e, spotkaniach. Można przeglądając w tył zobaczyć, że e, ten kalendarz jest prowadzony e, sumiennie. E, możemy tu znaleźć informacje o urlopach oraz konkretnych zaplanowanych e, spotkaniach. E, pozwala to zweryfikować nam, e, czym zajmuje się Nasz włodarz naszego miasta. Kolejnym y, przykładem y, transparentności działania urzędu jest udostępnianie informacji o wynagrodzeniach y, pracowników. I znam jeden y, przypadek w Polsce, kiedy y, prezydent, akurat znowu miasta Słupska, wspomnianego wcześniej, zdecydował się po o wniosku, jaki otrzymał Urząd o udostępnienie informacji publicznej, Urząd zdecydował się udostępnić informacje o wynagrodzeniach e, wszystkich pracowników. Tutaj jest odpowiedź: dane za rok 2018, gdzie podano dla każdego wydziału i każdego stanowiska w danym wydziale kwotę wynagrodzenia brutto wraz z dodatkiem. Dla każdego stanowiska pracy. W czasach, kiedy trudno jest wciąż uzyskać informacje o chociażby samych nagrodach wypłacanych pracownikom urzędu, ten przykład, gdzie prezydent miasta zdecydował się publikować informacje o wynagrodzeniach pracowników, jest dobrą praktyką i przykładem jawności funkcjonowania urzędu. I ostatni e, przykład, który chciałem Państwu zaprezentować, e, wiąże się e, z e, publikacją nagrań z posiedzeń Komisji Rady Miasta. Ponieważ zgodnie z nowelizacją ustawy o samorządzie gminnym, e, gminy mają obowiązek transmitowania i publikowania nagrań z posiedzeń Rady Gminy, Rady Miasta. Natomiast często jest tak, że Najciekawsze informacje, najwięcej dyskusji jest na posiedzeniach komisji, które poprzedzają posiedzenia Rady. Na tych posiedzeniach komisji e, często też przychodzą pracownicy urzędu, którzy mogą wyjaśnić różne sprawy. Na tych komisjach toczą się dyskusje, dlatego te dyskusje są często bardziej interesujące niż to, co dzieje się na posiedzeniach Rady Gminy. E, natomiast e, nie ma obowiązku prawnego, aby gmina publikowała, nagrania z komisji. E, mimo tego często na tych komisjach e, znajdują się dyktafony, które są wykorzystywane do na przykład sporządzenia protokołu z posiedzenia. Więc e, urzędy często i tak nagrywały te posiedzenia, natomiast e, bardzo rzadko decydują się na publikację. I przykładem właśnie miasta, które publikuje e, nagrania z posiedzeń komisji, e, jest miasto Tychy gdzie możemy znaleźć nagrania, wybierając e, konkretną komisję i datę możemy te nagrania przejrzeć. E, innym miastem, które publikuje nagrania w formie audio jest też e, miasto Lubartów w województwie lubelskim. Również w BIP-ie e, znajdziemy takie nagrania. E, teraz na takie pytanie, czy te nagrania publikować będzie musiał odpowiedzieć prezydent Wrocławia, ponieważ do do niego trafiła petycja o publikację e, nagrań z posiedzeń komisji na stronie Goletyny Informacji Publicznej, więc być może również Wrocław dołączy do tych miast, które e, takie nagrania publikują.